Jesteśmy na kongresie Polska Wieś w Warszawie, a ze mną jest były minister rolnictwa, pan Wojciech Mojżeszowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Korzystając z pana obecności tutaj, chciałem zapytać i poprosić o komentarz do aktualnej sytuacji rynku zbóż, do tego, co się dzieje, bo mamy dużą dynamikę, mamy zapowiedzi rządowej nowej pomocy dla rolników, mamy porozumienie z Ukrainą i też nieoficjalną informację, że Komisja Europejska myśli o tym, żeby zakaz na poziomie Unii Europejskiej dla importu pszenicy w całej Unii wprowadzić. Ja jestem rolnikiem, przede wszystkim już 50 lat prowadzę gospodarstwo i to nie najgorsze. I chcę powiedzieć, że nie ma kompletnie spójności. Nagle wszyscy skoczyli z dobrymi intencjami, ale dobrymi intencjami to wiadomo, co jest wybrukowane. Brak podliczenia, jakie pieniądze, do czego dopłacamy, co mamy robić, jak mamy wywozić, jaka jest przepustowość portów. Ja nie ukrywam, że skandaliczną rzeczą jest dla mnie osobiście, że mówiono, że zboże tranzytem, co przychodzi, to nie badamy, nawet jak jest skażone. No przepraszam, to miało być dla biednych ludzi, którzy umierają z głodu. Dla mnie osobiście, jako dla człowieka, nie mówię, że wierzącego, szanującego innych, no jak można wysyłać głodnym ludziom jakieś świństwo. Więc poza tym, jak polityka zaczyna dominować nad gospodarką, zbyt mocno to są takie efekty. Bo ludzie od gospodarki powinni się zebrać, zrobić, przeanalizować, jak to ma być, jaka ilość, bo powinno, wie pan, co się zrobić? Jeżeli miałby iść tranzytem, to musi być w porcie odbiór. Musi być te 150 tysięcznik, jest sygnał, wożą zboże. A tak to zboże się rozpływało siłą rzeczy, no nikt nie będzie 2 miesiące stał w porcie. W związku z tym jest wiele, mówię, dobrych intencji. Natomiast widziałem przerażenie ministrów, jak siedzieli w pierwszym rządku i prezes Kaczyński mówił o tym, że komu te 1400 zł, do jakiej kwoty, do jakiej ilości zbóż, do jakich zbóż, jakiemu rolnikowi. No myślę, że znowu dobre intencje i poza tym, ale jest jedna rzecz, która mnie niepokoi, nie jako rolnika tylko. My korzystamy, błędy robimy i uzupełniamy te straty, powiedzmy, naszych gospodarstw mają być uzupełnione tam w jakimś minimalnym stopniu przez budżet państwa. To są też moje pieniądze. To są pieniądze źle wydawane. To są pieniądze skandalicznie wydawane. A dlaczego tak się dzieje? W Unii Europejskiej biurokracja jest do potęgi. Nasz pan komisarz, ja rozmawiałem z nim kilkakrotnie, bo znam go wiele lat, i on jest za gospodarstwami małymi, drobnymi, od niskiej wydajności. To znaczy, według w jego głowie, to polskie rolnictwo, i nie tylko, ale szczególnie polskie, ma być skansenem. Więc my stracimy bezpieczeństwo żywnościowe. Te wszystkie rzeczy, jak ja słucham, to niech pan się nie gdyba, żona siedzi w kuchni, rozwiązuje krzyżówki, a ja w hotelu siedzę i klnę. Dlatego, że trzeba wiedzieć. Mówi się, skup na rezerwy. Ile kupimy na rezerwy? 200 tysięcy, 300 tysięcy? O elewarze. Elewar ma 700 tysięcy ton pojemności. A my mamy zboża na rynku, sama Polska produkuje 34 miliony, do tego przychodzi ukraińskie, to jest 40. Jakie to ma znaczenie? Kropla w morzu, ale sygnał poszedł. No ten elewar by musiał być chyba większy niż magazyny w Stanach Zjednoczonych, więc ten cały bagaż, no pan Fogel się wypowiada. No. Ja słucham i smutne to jest, że dyskutują coraz bardziej osoby, które kompletnie nie znają gospodarki, nie znają rolnictwa i mechanizmów. I dlatego mamy taki bałagan. I to będzie potęgować. Powtarzam, polityka zdominowała ekonomię, polityka zdominowała zjawiska gospodarcze i w branży rolnej też. I dlatego mamy taką sytuację. Brak fachowców, brak znajomości rynku, brak znajomości branży. Czyli pana zdaniem dlatego to, że problem był znany od wielu miesięcy, ale dopiero teraz jest wola, żeby coś realnie z tym zrobić, to jest właśnie skutek tego, że polityka zdominowała nad gospodarką. Ale oczywiście, otworzyliśmy granice dla uchodźców i otworzyliśmy granice dla towarów. No nikt tego, takiego czegoś nie robi, bo uchodźców przyjechali, rozumie, coś się dzieje, ktoś ucieka, ktoś cierpi. Ale się sprawdza na granicy i zboże też powinno się sprawdzać. Jakbyśmy to zboże od samego początku sprawdzali i badali szczegółowo, to by mniejsza ilość wjeżdżała, ale poza tym byśmy mieli argumenty, że proszę bardzo, na 1000 ciężarówek 60-70% to jest zboże nie nadające się do spożycia. I to by był argument do zatrzymania wjeżdżania, taki argument z podstawami. Tego nie zrobiono. Ale też chcę wyraźnie powiedzieć, że to nie była wina resortu ogólnie pojętego, tylko to była wina polityków, bo politycy uznali, że trzeba pomagać. Pomagać trzeba mądrze. Pomoc, głupia pomoc powoduje to, że ci, co im pomagamy, są coraz bardziej sfrustrowani, bo jeszcze by chcieli więcej. Jeszcze by chcieli szybciej, jeszcze chcieliby lepiej, co jest niemożliwe.
abstrahując od tych rządowych pomysłów, czy Pana zdaniem jest coś, co możemy zrobić jeszcze do nowych żniw, żeby tę sytuację na rynku z krajowym zbóż trochę poprawić? No wie Pan, szczerze mówiąc, ktokolwiek decyduje się, żeby zostać gdzieś ministrem, a zna sytuację, to jest samobójcą. Jest natomiast jedna rzecz. W ostatnich latach przestano słuchać resortu rolnictwa. Przestano słuchać. Ja pamiętam 2005-2007, wprowadzaliśmy ciekawe rzeczy, dopłaty do paliwa, materiał siewny, bioestry, biopaliwa, bo w tym czasie to wprowadzono. Wtedy nas słuchano, ale też trzeba wyraźnie powiedzieć, że wieś reprezentacji się pozbyła. Nas było 60 posłów rolników. W komisji, którą byłem przewodniczącym dwie kadencje, na 46 było 41 rolników. W związku z tym nie trzeba było męczyć się w tłumaczenie absurdalnych rzeczy, że krowa jak coś zrobi, to cierpia, jak ciele, a mleko, wie pan, takie rzeczy, które nie miały miejsca. Posłowie byli bardziej przygotowani i bliżej ziemi chodzili, nawet ci nie ze wsi. Wiedzieli co do czego, rozumieli te pewne rzeczy. Teraz to jest abstrakcja. Gospodarcza abstrakcja w pomysłach. Dobrze, dzisiaj za chwileczkę zaczyna się kongres, który też będzie mówił o bezpieczeństwie żywnościowym. Życzę owocnych obrad. Być może pojawią się jakieś nowe pomysły na to, żeby jednak to bezpieczeństwo żywnościowe i dla obywateli, i pomoc dla rolników w tej sytuacji znaleźć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Daj Boże. Dziękuję.